nich cała negatywna energia zostanie przetransformowana. Niech wszystkie złe intencje, wszystko, co nam nie służy, wszystko, co przeciwko nam i nie wspiera naszego rozwoju, zostanie przetransformowane w pozytywną, twórczą, sprzyjającą, pełną miłości energię. Amen. Hej kochani, witam Was wszystkich serdecznie na naszym kanale Anielskie Przesłania. Z tej strony Dora. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, witam Cię serdecznie. Zasubskrybuj koniecznie, żeby nas nie zgubić. Jeśli powracasz, witam Cię ponownie. Mam nadzieję, że masz się przecudownie. Dziękuję kochani za każdy like, komentarz, subskrypcję, udostępnienie, za Wasze super podziękowania. Dziękuję z całego serducha za Wasze wsparcie. A więc dzisiejsze przesłanie będzie dla kolektywu. Zobaczymy kochani, co na dziś jest tutaj dla Was ważnego do przekazania, o czym teraz powinniście wiedzieć. Zobaczmy sobie, co nam się tutaj na dziś pokaże. Więc drogie anioły, przewodnicy duchowi, przodkowie najwyższej istoty miłości i światła, proszę pomóżcie mi dziś w tym przekazie. Jakie najważniejsze wskazówki, porady, przekazy i informacje macie dziś dla naszego kolektywu? Co jest najistotniejsze? Wow, okej. Dobrze. A więc kochani, jak mi się to pokazuje? Pokazuje mi się to tak, że uniknęliście czegoś trudnego, uniknęliście... Być może ktoś chciał Was wpakować za kraty, do więzienia, albo do jakiegoś zamkniętego ośrodku, albo nie wiem co, kochani. W każdym razie komuś się to nie udało, komuś się to nie powiodło. Dla niektórych z Was może też to mówić o tym, że Wy dostajecie się z jakiegoś zblokowania, z jakiegoś uwięzienia gdzieś, gdzie przez długi czas nie wiedzieliście być może jak sobie poradzić z tą sytuacją. Uczycie się czegoś i to pomaga Wam ruszyć z miejsca. Pozytywniejsze myślenie, pozytywniejsze nastawienie, zrozumienie, co się wydarzyło. Być może ktoś jest urodzony 15 lub 24 maja. Ta sytuacja może dotyczyć, nie wiem, jakiej sytuacji. Momencik, czekajcie sekundkę, bo tutaj takie ostre zamieszanie w tej chwili poczułam, silne zamieszanie energii. Przyszliście przez coś, czego nie rozumieliście. Przez coś, czego nie mogliście zrozumieć, dlaczego coś się wydarzyło. Tak? Poczułam taki kosmos po prostu w jednej chwili, tak jakby coś Was zmiotło. Coś się wydarzyło, czego nie mogliście zrozumieć. Dla wielu z Was mogło mieć to związek z jakimś romansem albo z jakimś dramatem, który się odbył. Bardzo możliwe, że ktoś się zachował nie tak, jak należy. Bardzo możliwe, że ktoś poleciał w zabawę, w rozrywkę. Ktoś tak jakby potrzebował uwagi i szukał tej uwagi. Tak jakby, być może, nie wiem, byliście w jakiejś sytuacji, gdzie dana osoba była bardziej zainteresowana wszystkimi innymi wokół Was. Tak jakby Wy byliście narzędziem do tego, aby pomóc się wybić, aby pomóc się w jakiś sposób wyróżniać, być może pomagaliście komuś w jakiś sposób poprzez pracę dla innych, ale tak widzę, że jakby robiliście wiele dla innych, ale tak nie dostawaliście równomierności tego, co wkładaliście w zamian. Czyli tak jakby wychodziło z Waszej strony dużo pracy, ale nie było równowagi. Być może... Czekajcie kochani, sprawdzimy te numery, bo widzę 111 i 777. Także najpierw sobie zobaczmy, co nam mówi 111. Zatrzymaj i zresetuj swoje myślenie. Kiedy widzisz liczbę 111, pomyśl o wszechświecie i zrób zrzut ekranu swojego stanu psychicznego w danej chwili. Wszystko, co się dzieje, wszystkie Twoje myśli, uczucia, cele i marzenia kiedyś się powtórzy. Szybko osiągnij dobre wibracje,
abyś mógł zamanifestować swoje najlepsze życie w przyszłości. Powtarzaj mantrę. Jestem w zgodzie z moim autentycznym ja. Możecie sobie zapisać to jako afirmację. Jestem w zgodzie z moim autentycznym ja. I 777 jeszcze sobie zobaczmy. Być może ktoś nie jest sobą w rzeczywistości. Ktoś nie pozwala sobie na bycie sobą. Skonfrontuj się ze strachem. Tak to odbierałam. Jakby ktoś być może bał się kogoś, dlatego ktoś nie jest sobą. Zaufaj sile wyższej. Twoi aniołowie proszą cię, abyś uwolnił się od strachu przed nieznanym. Zaufał wszechświatowi i zrezygnował z prób kontroli nad tym, co wydarzy się dalej. Mówią ci, abyś nie bał się przyszłości, ale przyjął ją z wiarą, że wszystko dzieje się w twoim najlepszym interesie, bo twoi najbardziej zaufani aniołowie stworzyli tą sytuację dla ciebie. Także rozkoszuj się życiem. Być może masz już bardzo dużo i jest to dla ciebie nawołanie, aby skoncentrować się właśnie na tym, co już udało ci się przyciągnąć do życia. Kiedy to robisz, przygotowujesz się na to, że dostaniesz tego jeszcze więcej. Uczucie wdzięczności zamiast odczuwania braku tworzy wokół ciebie wibrację dostatku. Także wymień 5 rzeczy, za które jesteś teraz wdzięczna lub wdzięczny. Ktoś być może jest urodzony 1 listopada albo 11 stycznia. Kochani, pokazuje mi się to tak jakby kontynuacja. No cholera jasna, coś to jest. Tak jakbyście mieli coś otrzymać, czego nie otrzymaliście. I ktoś się bardzo martwi o to. Jakaś wiadomość miała być komuś przekazana odnośnie finansów. Bardzo możliwe, że wyjdzie na jaw jakaś prawda, coś o czym nie wiecie. Może przynieść wam to trochę stresu. Będziecie być może źli na kogoś przez to. Ale da wam też tą wdzięczność i zrozumienie, jak wszechświat działa na waszą korzyść. Zrozumienie, że to, co jest negatywne, zostanie zawsze usunięte z twojego życia prędzej czy później. Jeżeli ty tego nie zrobisz, to wszechświat wejdzie i zrobi to za ciebie. Takie pewne rzeczy są nieuniknione. Być może chodzi o pewne relacje w twoim życiu, pewne osoby, które pokazują ci, że są po twojej stronie, a w rzeczywistości nie są po twojej stronie i tak jakby wszechświat chcę dla ciebie coś przeorganizować. Nie potrzebujesz nikogo, aby ciebie naprawił. Sama jesteś w stanie sobie poradzić, czy sam jesteś w stanie sobie poradzić. Niektórzy z was czekają tutaj cierpliwie na jakieś finanse lub coś, co jest związane z finansami. Zobaczcie, kochani, dla niektórych z was może tutaj się coś pojawić. O jakichś trudnych przejściach pojawia się dla was jakiś, nie wiem, podarunek, jakaś możliwość. Być może wydawało wam się, że poświęciliście bardzo dużo, ale tak jakby tutaj macie dostać coś w zamian za to, za swoją pracę, którą włożyliście w to w przeszłości. Bardzo możliwe, że jest tutaj wiele jakichś takich nostalgicznych wspomnień z przeszłości związane z tym, co było, z tym, co się zakończyło. Być może z jakąś ważną osobą, której już nie ma w waszym życiu. Tak, być może jakaś więź, jakaś społeczność, której byliście częścią. To was wiele nauczyło. 11 dom może to mówić o przyjaźniach, o grupie ludzi, o kontaktach, o towarzystwie, pomoc humanitarna. No i tutaj mi się pokazują dwie osoby, które tak jakby rezonują na tych samych wibracjach, tak jakby równoległe sobie, mężczyzna i kobieta. Bardzo możliwe, że ja mam taki wzrost, mam 12, 13 i 14 i sytuacja związana z sądem być może. Po trudnych jakichś przeżyciach w końcu wychodzicie na prostą. Nie bój się wyrażać siebie. Ważne, żeby być sobą. Niektórzy z was zmieniają coś, być może zmieniacie coś w swoim wyglądzie, fryzura, kolor, albo, nie wiem, styl. Coś zmieniacie odnośnie stylu. Przechodzicie w tej chwili przez proces uzdrawiania i ten proces uzdrawiania również zmienia to, kim jesteście.
się powodzi z tym dostatkiem? Bo tutaj cały czas mi się pokazują jakieś finanse. Może to mówić o tym, że w końcu przestajecie tak jakby czekać na coś, zaczynacie coś tworzyć i wszechświat widzi, że w końcu wyszliście z jakiejś, że tak powiem, czarnej dupy. Tak mi to wygląda, kochani, jakbyście z czarnej dziury wyszli po prostu. I wszechświat widzi waszą pracę, widzi, że wkładacie w to siebie, tak? Że nie czekacie, aż coś samo się wydarzy, tylko robicie. Podejmujecie decyzje, podejmujecie działania. Zobaczcie, i tu może dla was się pojawić jakaś dobra karma. Tak jakby wszechświat odzwierciedla to, co robicie. W zależności od tego, na czym się koncentrujecie, wszechświat to pomnaża. Tak jakby to jest twoim odbiciem, to jest twoim, to co ty robisz, to co ty wkładasz, że tak powiem, w siebie, wszechświat to pomnaża dla ciebie. A niektórych z was, aby się uwolnić od jakiejś blokady finansowej, trzeba komuś przebaczyć coś. Być może trzymacie jeszcze żal do kogoś, macie jakieś trudne uczucia, trudne emocje związane z jakąś osobą, ciężko wam jest tak jakby wyjść z czegoś lub zapomnieć o czymś, co było i się zakończyło. Ktoś może być urodzony 4 października, 10 listopada, 11 października, 30 października lub listopada albo 4 listopada. Cel misji duszy. I to jest coś, co jest związane, kochani, z wielką rewolucją w waszym życiu. I to miałam w czytaniu dla koziorożca. Także jeśli, kochani, oglądacie czytania dla kolektywu tutaj, to polecam wam również oglądać te czytania dla znaków, dlatego że wczoraj mieliśmy czytanie dla koziorożca i to czytanie dla koziorożca było dla mnie kontynuacją, więc jeśli ktoś pominął, bardzo możliwe, że trzeba tam wrócić. Pamiętajcie, kochani, że kiedy robimy czytania dla znaków zodiaków konkretnych, to zagłębiamy się bardziej w tą energię, którą ten dany znak zodiaku reprezentuje, tak? I nie jest to zależne od tego, czy to jest w twoim słońcu, księżycu, ascendent, descendent, czy w jakimś po prostu którejś z układów planetarnych, czy też może być węzeł księżycowy, tak? To może się znajdować w wielu miejscach, a może ta sytuacja też dotyczyć osoby, z którą wy jesteście w kontakcie. A bardzo często, kiedy wy macie jakąś sytuację na przykład z inną osobą i na przykład oglądacie czytanie, dajmy na to, tej osoby, to możecie z tego czytania czasem więcej informacji wyciągnąć na swój temat niż z własnego czytania. Także naprawdę, kochani, polecam, aby zaglądać w to, aby patrzeć, co może wam się przydać, skąd i po prostu korzystać z tego. Tutaj są jakieś korzyści. Odrodzenie. Dziewiątka. Jesteśmy, tak, dokładnie, kochani, dziewiątka. No i tu też mamy dziewiątkę, 27, tak? Ktoś może być urodzony 27 września, ale 2 plus 7 to też jest 9 i tutaj mamy 9, 9 rok numerologiczny. Dla niektórych z was może to mówić o tym, że idzie do was sprawiedliwość. Odradzacie się jak Feniks z popiołów, czekacie na to szczęśliwe zakończenie, jesteście już gotowi na ten nowy rozdział. Tak, tu jest napisane once upon a time, tak? Czyli dawno, dawno temu za górami, za lasami. Piszecie swoją powieść, kochani. Piszecie swoją historię. Być może macie coś do wyrażenia odnośnie tego, co się wydarzyło w przeszłości z kimś. W sytuacji, w której wydawało wam się, że możecie komuś ufać, ale wiecie, że to jest, że to było dla was być może zbyt toksyczne i musieliście coś pozostawić, odejść od czegoś lub od kogoś. Być może musieliście się zwinąć gdzieś daleko. Dla niektórych z was może to mówić o jakichś podziałach. Coś, co jest związane z, nie wiem, z podziałem majątku albo, nie wiem, rozwód, rozpad. Zobaczcie, kochani, bo mam tutaj dom i sąd. Sytuacja w sądzie, tu też dwie osoby stoją w sądzie, czyli tak jak, a tu mi się pokazuje jakby rozstanie się. 35, 36 i trzeba tak jakby się cofnąć do pewnych rzeczy z przyszłości, aby je przerobić. Ale zobaczcie, i mamy tutaj zaraz za tym mamy 37, czyli tak jakby te zakończenie jest nieuniknione, kochani. Nie ma opcji, aby tutaj to zakończenie się nie pojawiło. Być może pojawiła się jakaś sytuacja z fałszywą osobą, która miała wielkie oczekiwania wobec was, niezależnie od tego, w jakim byliście stanie zdrowia, ta osoba uważała, że musicie dla tej osoby zawsze być, nie wiem, na zawołanie i robić wszystko, niezależnie od waszej sytuacji. Bardzo możliwe, że tutaj postawiliście na siebie. Ktoś, no i tak, także nadal mi się to pojawia, kochani. Tak jakby ktoś wam nie oddał czegoś, albo ktoś wam nie podarował czegoś, albo ktoś się zachował nie fair wobec was. Jakaś kobieta zachowała się nie fair wobec was, być może jakaś kobieta chciała coś zagarnąć dla siebie. I tutaj do kogoś idzie karma.
ktoś się nie spodziewał, że będzie musiał prędzej czy później zapłacić za coś, co zrobił w przeszłości. Komuś się wydawało, że nie wiem, że oszuka sprawiedliwość. Komuś się wydawało, że... Tak, kochani, a tutaj się zaczyna dopiero dziać. Pewne rzeczy dopiero się będą działy, tak jakby zaczynała wychodzić jakaś prawda na jaw. Ludzie dostrzegają rzeczywistość odnośnie czyichś oczekiwań, kto kim w rzeczywistości był. Tak, tak jakby ktoś wymagał, po prostu nie robiąc wiele, ktoś wymagał rzeczy niestworzonych. Możliwe, że ktoś czekał na czyjąś śmierć, aby coś zagarnąć, czekał na jakieś finanse, na jakiś spadek. Ktoś planował coś, ktoś planował pewne rzeczy, ktoś planował, że... Tak, ktoś czekał na jakąś wiadomość, ktoś czekał na jakieś finanse, ale ich nie otrzymał? Ktoś czekał na coś, ale tego nie otrzymał? Znowu mi to, kochani, powraca. Iluzje, zobaczcie, być może ktoś został, nie wiem, bezdomny, albo ktoś się spodziewał, że coś będzie miał, czego nie ma, czego nie otrzymał. Czas na zmianę, kochani. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że odzyskacie coś, co do Was przynależy. Wiecie, tak jakby Wasz plan, macie wrażenie, że coś się nie powiodło po Waszej myśli, niektóre rzeczy mam wrażenie, że tak jakby myśleliście, że coś będzie prostsze, a tutaj pojawiły się pewne konflikty lub problemy. Ktoś może być, siódemki mogą być bardzo symboliczne dla Was, być może widujecie często siódemki, wszędzie widzę siódemki. 7, 7, 17, 7. Ktoś może być urodzony 17 lipca albo 7 lipca. 25 lipca, 7, 17 lipca. Niektórzy z Was są gotowi, aby zawalczyć o swoje, aby zawalczyć o coś, co do Was należy, aby odbić coś, odzyskać, może jakiś dom albo jakąś przynależność. Idziecie po swoje. Być może będziecie gdzieś podróżować. 12 dom, aby zakończyć coś. Coś, co jest związane z... nie wiem, tak jakbyście byli tutaj zaangażowani w jakąś sytuację. Być może sytuację związaną z sądem. Może to mówić o tym, że jakaś społeczność chciała, abyście czegoś nie otrzymali. Jakaś społeczność chciała odebrać coś, co do Was należy. Ktoś chciał coś dla Was zakończyć, albo czegoś Wam nie przekazać. Ktoś chciał Was wyrzucić, albo odrzucić z jakiejś społeczności, do której przynależeliście, kochani. Kiedy ktoś chciał Wam powiedzieć, że nie przynależycie tutaj, aby nie móc z czegoś korzystać. Zobaczcie, widzę to spalone drzewo. Dla mnie to się kojarzy z takim drzewem rodzinnym. Być może po czyjejś chorobie, albo ktoś zachorował i być może, nie wiem, zmarł albo coś, po czyjejś, po zakończeniu się czegoś na przestrzeni rodziny, ktoś tak jakby chciał zamknąć wszystko i zagarnąć wszystko dla siebie. Ktoś miał pewien plan, ktoś opracowywał ten plan już od dawna, co to zrobić i jak to zrobić, aby coś zagarnąć dla siebie, aby się z kimś nie dzielić. Ale ktoś tu powiedział o pewnych rzeczach i ktoś przez to spalił ze sobą mosty. Ktoś coś zniszczył, nie zastanawiając się nad tym, dlatego że ta osoba była już w takiej... pędziła za jakimiś pokusami, tak? Energia Marsa, bardzo możliwe, że ktoś z kimś rywalizował, że ktoś z kimś się porównywał. Jakiś złodziej, ktoś, kto był w złości i udawał, że nie wiem, że jest okej, ale tak naprawdę ta osoba udawała biedną, ale tak naprawdę kradła. Być może ktoś okradł dziecko, albo ktoś odebrał coś, co miało należeć do dziecka. Jakaś fałszywa osoba, która, nie wiem, być może współpracowała nawet z kimś. Ta osoba mogła z kimś współpracować, aby komuś coś odebrać, ale coś już dobiega końca, ktoś już nie ma możliwości, aby... Tak, sąd. Być może tutaj jest sytuacja z sądem, kochani. Z jakąś kobietą. I ta sytuacja się zakręcza. Zobaczcie, to jest być może odnośnie domu. Sytuacja w związku z sądem, z jakąś fałszywą osobą, albo może to też dotyczyć się dziecka, być może jest tutaj jakiś podział majątku, albo podział, nie wiem, ról, kto, co, jak, tak, być może ktoś tutaj walczy o coś, co jest związane z dzieckiem, albo co ma zostać dla dziecka, czyjejś śmierci.
po czyjejś śmierci być może? Tak jakby ktoś być może chciał kimś manipulować, aby zagarnąć dla siebie coś, co było czyjeś? Dlatego, że ktoś nie chciał się dzielić. Ktoś od początku nie chciał się dzielić. Ktoś za śmierć i życie, dokładnie. Ktoś komuś czegoś nie zakomunikował. I tutaj idzie zmiana. Bardzo możliwe, że ktoś dostanie jakąś informację od oficjalnej osoby z urzędu albo skądś odnośnie jakiegoś domu albo odnośnie czegoś, co ktoś chciał komuś zostawić. Jest to sytuacja związana z sądem, kochani. Była tutaj jakaś kobieta, która miała oczekiwania pewne wobec kogoś, ale tutaj jest zakończenie czegoś. Zakończacie też tak jakby zezwolenie na to, aby pewne osoby traktowały was nie tak, jak należy. Tak, tak jakby stawiacie tutaj zdrowe granice, mówicie nie, jeżeli ktoś was nie szanuje, ktoś nie ma do was szacunku, to mówicie nie i nie chcecie mieć nic wspólnego z tą osobą. Bardzo możliwe, że ktoś w tej chwili o was myśli, ale ta osoba pozostaje sama, pozostaje na osobności. Bardzo możliwe, że ta osoba spędza teraz bardzo dużo czasu samotnie, jak nigdy wcześniej, być może więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Ta osoba próbuje uciekać do jakichś kontaktów i znajomości, ale nie jest to tak jak kiedyś. Tak jakby ta osoba nie ma takich możliwości na to jak kiedyś. Bardzo możliwe, że ta osoba straciła dużą część grona znajomych albo straciła, nie wiem, tak jak mi się pokazuje, jakby stracił ktoś część albo ktoś być może gdzieś wyjechał i nie ma kontaktu z pewnymi osobami, jest to bardziej na zasadzie kontaktu, nie wiem, ewentualnie telefonicznego czy coś w tym stylu, tak jakby ktoś być może zostaje odizolowany, aby nie mieć styczności z czymś. Już czas na zmianę, ta osoba musi coś zmienić, dlatego pojawia się wieża w życiu tej osoby, czas na zmianę. Ktoś może być urodzony 14 września albo marca albo 3 września albo 9 marca lub 14 marca. Dobra, kochani, zobaczmy dalej. Zobaczmy tutaj. Sąd ostateczny, tak? Dzień sądu ostatecznego. Czyli coś się dzieje, kochani, coś się zbliża. Zakończenie jakichś trudności. Bardzo możliwe, że ktoś się pojawi i będzie musiał wam coś oddać, czego trzymał się kurczowo. Ta osoba naprawdę nie chce tego wam oddać. Dlatego, że ta osoba wie, że kiedy dostaniecie to, co do was należy, wtedy będzie wam łatwiej zrobić coś, ruszyć z miejsca. Ktoś wam musi coś oddać, ale ta osoba nie chce tego oddać. Dla tej osoby to jest, no tak jak tak mi się to pokazuje, kochani, jest tutaj tak jakby ból, że ktoś musi coś oddać. Czerwone róże mogą być tutaj bardzo symboliczne. Tak jakby ktoś czuje, że coś traci przez to, że musi coś oddać. Sobie w takim razie. Co było w przeszłości? Wpływy z przeszłości. Ktoś być może się z czymś pospieszył. Tak to mi wygląda. Tak, ktoś być może się z czymś pospieszył. Ktoś się nie zastanawiał nad swoimi ruchami, nad swoimi działaniami. Trójka mieczy. Nie, czwórka mieczy. I kupiec. Dokładnie tak to dla mnie wygląda, kochani. I zobaczcie, mamy diabła. Czyli ktoś coś zrobił w przeszłości. Ktoś się pospieszył z czymś. Ktoś robił coś złym. Ktoś chciał zaszkodzić czyjejś miłości lub czemuś takiemu. Tak jakby ktoś chciał... Ktoś nie mógł patrzeć na czyjąś radość, na czyjąś miłość. Pokazuje mi się to jako zdrada. Pokazuje mi się to jako
jaka brak lojalności wobec drugiej osoby. Tak jakby komuś się wydawało, że trawa jest zieleńsza i robił, zobaczcie kochani. Nie, no nie mogę, patrzcie, co tutaj się dzieje. Także ktoś w tej chwili pozostaje w bólu, bardzo możliwe, że ktoś doświadcza jakieś karmy związanej z tym, co zrobił w przeszłości. Królowa denarów, może to być ktoś pod znaku ziemnego, byk, panna albo koziorożec, ktoś, matka jakaś, czyjaś matka, zmiana perspektywy dla kogoś. Ktoś rozumie, że popełnił jakiś błąd w przeszłości. Wchodzi tutaj prawda na jaw odnośnie czegoś. Ktoś rozumie, że był nie fair, że zrobił coś źle. Do kogoś dociera to, że ktoś coś zrobił źle. Że coś tutaj nie gra. Ta osoba spodziewała się innych efektów. Bardzo możliwe, że ta osoba robiła coś złego. Ta osoba chciała zakończyć być może czyjąś miłość albo radość w życiu. Cały czas mi się pokazuje diabeł, także to było toksyczne, to było złe, to było z złym nastawieniem. Ktoś chciał szczerze komuś zaszkodzić. Ktoś chciał zakończyć czyjeś szczęście, no. Zupki w tym temacie. Co tutaj można zrobić? Wrzuciłam, kochani, też post odnośnie tego, jak chronić się, jak chronić swoją aurę. Możecie sobie tam poczytać. Jest do tego też fajna afirmacja i modlitwa, jakby ktoś był zaciekawiony. Także może przyjść ktoś z prawdą. Ktoś, kto będzie chciał wam wyjawić jakąś prawdę odnośnie tego, co się wydarzyło w przeszłości. Być może wy już coś wiecie. To się dotyczy jakiegoś konfliktu, kochani. Ktoś... Tak jakby trzeba było tutaj coś odpuścić. Można coś stracić. Dla niektórych z was może to mówić o tym, że trzeba być spokojnym w jakiejś sytuacji. Dostaniecie jakieś możliwości na coś, ale tutaj wasza pokora będzie testowana. Aby się nie unosić dumą, aby zrobić coś z pokorą, kochani. Tak mi się to pokazuje. To jest wasza ważna porada na to. Bardzo możliwe, że jest w was jeszcze jakaś złość odnośnie kogoś. Ktoś być może z przeszłości się pojawi, ale uważajcie, aby się nie unieść dumą. Pokażcie, kochani, jak nad sobą pracowaliście. Pokażcie, jak się zmieniliście. Nie dla tej osoby, dla siebie. Aby nie żałować, aby wiedzieć, że zrobiliście to, co jest z wami zgodne. Dziewiątka mieczy, ósemka mieczy. Oh my gosh, siła. Kochani, przyjdzie wam zmierzyć się z waszym najgorszym strachem. Tak mi się to pokazuje. To jest jedyna opcja, aby wyjść ze zblokowania. Macie w sobie wystarczająco siły, aby się z tym zmierzyć. Niezależnie od tego, co na ten moment wam się wydaje. Że wiecie lub nie wiecie. Ta sytuacja ma nad wami pewną kontrolę. Przez tą sytuację czujecie się wypaleni. Czujecie, że nie macie siły dalej czegoś robić. Dlatego tak ważne jest, aby zmierzyć się z tą sytuacją. Zmierzyć się z swoim największym lękiem. Ucieczka przed tym was osłabia. Kiedy się z tym zmierzysz, wtedy zobaczysz, że masz moc. Pamiętaj o tym, że jesteś w stanie się z tym zmierzyć i dasz radę. Cały lęk, cały strach i wszystko to, co się wydaje, że się nie da, to jest tylko iluzja. Pamiętaj o tym, że jesteś dzieckiem Boga i masz w sobie moc. Bóg i anioły stoją za tobą i prowadzą cię, i wspierają cię, i pomagają ci. 8-8, to może być coś, co jest związane z karmą. Niektórzy z was otrzymują jakieś ważne sny. Tak jakby podczas swoich snów przerabiacie coś ważnego. Sprawiedliwość, kochanie, idzie odnośnie tej toksyczności, która tu się wydarzyła. Na przestrzeni domu, rodziny. Na przestrzeni, nie wiem, gdzieś, gdzie była niesprawiedliwość, dostajecie wsparcie od aniołów, kochani. Jesteście chronieni, bardzo chronieni przed czymś. Ktoś chciał waszej śmierci. Ktoś chciał waszego bólu. Ktoś chciał waszej straty.
Wieża. Możliwe, że dowiecie się o jakichś trudnościach w czyimś życiu. Ktoś może przyjść do Was z prośbą o pomoc. Trzeba uważać na to, z kim, kochani, współpracujecie i co robicie dla kogo. Komuś się wydawało, że sprawiedliwość jest ślepa, że karma jest ślepa i że nie znajdzie adresu do kogoś, kto coś robił, kochani. Ktoś chciał oszukać, ktoś chciał okłamać sprawiedliwość. Ktoś chciał odebrać czyjąś należność, ktoś chciał odebrać czyjeś możliwości, życie. Coś, na co ktoś ciężko pracował. Czyjąś miłość. Ale wy na to zapracowaliście i nie ma możliwości, żeby ktoś wam to odebrał. Ta osoba coś robiła, kochani. Ta osoba robiła coś związanego z, nie wiem, z jakimiś demonami albo po prostu życzyła wam źle, kochani. To jest energia, tak? Złorzeczenie, tak? Kiedy ktoś myśli o drugiej osobie i życzy jej najgorszego, życzy jej, nie wiem, złego stanu zdrowia tej osobie, albo jakiejś straty, albo nieszczęścia, albo smutku, to również, kochani, zalicza się praktycznie do czarnej magii, tak? Dlatego, że to jest energia, którą kierujemy w czyjąś stronę z chęcią, aby coś, tak? Kiedy myślimy o kimś dobrze, kiedy życzymy komuś dobrze, kiedy chcemy, aby ktoś wyzdrowiał, aby się komuś powodziło, to jest biała magia. Też kierujemy, wysyłamy naszą energię i życzenia wobec tej osoby, tak? Do tej osoby. I ta, jeżeli ta osoba, tak, przyjmuje tą energię, jeżeli ta osoba w zależności od aury tej osoby i tak dalej, to będzie miało wpływ na tą osobę. I twoje dobre, i twoje złe myśli na temat tej osoby. Oczywiście, tak jak mówię, to jest wszystko zależne od jej aury, ale to już jest niezależne od tego, czy to trafi w tą osobę, czy nie. To, o czym myślimy, zawsze do nas wraca. Zawsze to pomnażamy. Wszechświat zawsze pomnaża to, na czym się koncentrujemy. Także do czyjegoś życia idzie jakaś zmiana, jakiś sztorm, wieża. Zmiany, których ktoś być może się nie spodziewa, nie oczekuje. Koło fortuny, zakończenie cyklu być może z jakąś społecznością, z grupą kobiet albo, nie wiem, z grupą ludzi. I to jesienią prawdopodobnie się pokaże, kochani, ta sytuacja. Wszędzie widzę tutaj dynie. Dynie dla mnie reprezentują zawsze taki właśnie jesienny czas. Zakończenie cyklu. Księżyc odnośnie jakiejś iluzji, zakończenie cyklu iluzji odnośnie jakiejś osoby. Bardzo możliwe, że ktoś, że tak powiem, wytrzeźwiał z pewnych iluzji. Ktoś się przebudził na jakąś rzeczywistość. Królowa kielichów, może to być ktoś spod wodnego znaku zodiaku, rak, ryba i skorpion. Bardzo możliwe, że pewna osoba była jakby przywiązana do czegoś albo kontrolowana przez coś, od czego się uwalnia, być może od jakiejś społeczności, ludzi, którzy być może kłamali, którzy być może rozprzestrzeniali pewne iluzje na czyjś temat. Ale ktoś otrzymuje pomoc, ktoś otrzymuje wsparcie od przewodników duchowych. Bardzo możliwe, że ktoś odstawia jakieś używki, ktoś trzeźwieje, tak jakby być może ktoś rezygnuje z jakichś używek, alkohol, być może ktoś palił, być może ktoś się niezdrowo odżywiał, ktoś trzeźwieje z czegoś negatywnego, z jakichś negatywnych myśli, emocji z przeszłości, z czegoś trudnego, z przywiązania do czegoś, do jakiejś toksycznej kobiety być może. Sąd ostateczny, kochani, zobaczcie, znowu mamy królową buła w odwróconej pozycji. Królowa buła w odwróconej pozycji to jest nikt inny jak osoba, która jest toksyczna, która jest kontrolująca, która jest manipulatorem, osoba zapatrzona w siebie, narcystyczna, często, gęsto nawet bym powiedziała wręcz taka mocno psychopatyczna, dlatego że to jest często osoba, która jest bardzo zazdrosna. Zazdrosna, rywalizuje. Jest to osoba, która kieruje się działaniami zgodnymi ze swoimi traumami, nieprzerobionymi traumami, nieuleczonymi traumami, tak? To jest, ta osoba zachowuje się jak takie małe,
skrzywdzone dziecko, które jest wściekłe na wszystkich i chce się mścić i chce wszystko rozwalać, niszczyć, krzywdzić wszystkich, aby wszyscy cierpieli, dlatego że to dziecko cierpi. Także ta osoba tak zachowuje się jak taki rozwydrzony dzieciak, nieokiełznany, ktoś, komu się wydaje, że jest ponad prawem. Ale przychodzi sąd ostateczny. Także komu się przyjdzie zmierzyć ze sprawiedliwością, której prawdopodobnie myślał, że nie otrzyma. Coś na przestrzeni być może domu, rodziny. Czwórka buław, co mówi właśnie dom, rodzina, stabilność, energia matki. Słońce. Może wyjść na jaw jakaś informacja o czymś, co ktoś zrobił, o tym, co ktoś poświęcił, o tym, co ktoś stracił. Może tu mówić też o tym, że wyjdzie na jaw, co ktoś robił przeciwko komuś, odnośnie właśnie tej magii albo złorzeczenia i dlaczego ktoś odszedł. Tak jakby ktoś robił z siebie ofiarę, ale tak naprawdę wyjdzie na jaw, co ktoś robił w rzeczywistości. Jaka była czyjaś wina? Jak być może ktoś się starał, ale ktoś tego nie doceniał, bo miał wiecznie mało. Zawsze chciał ktoś więcej i więcej i więcej. Wieczne oczekiwania wobec innych. Ktoś nie chciał patrzeć na innych ludzi, którzy są szczęśliwi, bo tylko ja mogę być szczęśliwy. Albo tylko ja mogę być szczęśliwa. Jeżeli ja nie jestem szczęśliwy czy szczęśliwa, to wy też nie możecie być szczęśliwi. Jakby ktoś chciał tak mieć władzę nad czymś, kochani. Śmierć. Ktoś chciał uśmiercić czyjeś szczęście? 7-7, znowu kochani. Ktoś może być urodzony w 77 roku, to jest chiński znak zodiaku żmii, czy węża. Także tutaj w tym wszystkim biorą udział, kochani, siły wyższe, jest to potężna moc. Tak jakby macie doprowadzić kogoś do, nie wiem, dla niektórych z Was może to mówić o tym, że doprowadzacie złoczyńcę pod, urząd prawa, czy coś w tym stylu, tak jakby doprowadzacie kogoś na miejsce, tam gdzie przynależy. Ta osoba być może próbowała Was skrzywdzić w jakiś sposób, ale Wy byliście wystarczająco silni, i tej osobie nie udało się Was zranić. Być może, tak, być może wielokrotnie ta osoba Was zraniła, ale tej osobie nie udało Wam się Was się zniszczyć. Ludzie, tak jakby nawet... Być może ta osoba nie chce, żebyście powiedzieli o pewnych rzeczach, albo aby pewne rzeczy wyszły na jaw o tym, co się działo. Względem prawa. Ta osoba się boi, ta osoba wie, że jest tutaj teraz pewne ryzyko, a dla Was widzę, że idzie spełnienie marzeń. Spełnienie jakichś próśb. Zobaczcie, kochani, co my tu mamy. I zaraz za tym mamy High Priestess. Spełnienie. Równowaga, sprawiedliwość idzie, kochani. Jeśli się baliście, że sprawiedliwości nie stanie się zadość, kochani, stanie się zadość. Nikt nie uniknie tego, co zasiał. Zobaczcie, i dziewiątka kielichów. Będziecie mieli wystarczająco dla siebie i dla innych, aby móc się nawet dzielić z innymi. Dokonujecie ważnych wyborów i te decyzje są dla Was krucjalne, decydujące o Waszym życiu. Jest to coś, co jest związane z rozwojem, z pracą być może, z miłością odnośnie tego, na czym Wam zależy. Niektórzy z Was wyrażają prawdę, która była ukryta i od dawna powinna była wyjść na jaw. Lub być może dla niektórych z Was też to może mówić o tym, że dopiero dostajecie możliwość, aby wyrazić jakąś prawdę. Dostajecie narzędzia do tego, aby o czymś powiedzieć. Ktoś pomaga Wam być może w tym, aby ujawnić coś, jakąś informację. I to może Wam pomóc ruszyć z miejsca. Być może skądś się wyrwać. Tak, jakby ktoś jest gotów do tego, aby stoczyć walkę. Dlatego, że ktoś czuje, że ma pewne wsparcie. Ktoś jest gotów, aby stoczyć walkę z kimś. Być może jakaś matka, albo z jakąś matką. Dlatego, że ktoś zmienił perspektywę odnośnie kogoś. Drugiej osoby. Spełnienie marzeń. Izolacja i spełnienie marzeń. Do Was może przyjść jakaś wiadomość. I tutaj pojawi się szybki postęp, szybka akcja, być może jakaś podróż nawet.
Możliwe, że będziecie, kochani, gdzieś podróżować. Wiecie prawdopodobnie o tym, przygotowujecie się do tego, żeby stoczyć jakąś walkę i mam świat, być może jakieś nowe horyzonty, to może się pojawić jakaś szokująca wiadomość, dlatego będziecie gdzieś podróżować, aby coś zrobić. Może to dotyczyć się jakiejś rodziny, być może jakiejś zdrady na przestrzeni rodziny, dlatego gdzieś się musicie pojawić. Być może chodzi o jakiś podział. I tutaj mogą wyjść na jaw jakieś informacje. Bardzo możliwe, że ludzie się spotkają i będą rozmawiać o pewnych rzeczach. Ktoś być może powie, lub być może ktoś już powiedział o pewnych rzeczach i tak jakby to teraz idzie coraz dalej, coraz dalej. Czegoś nie da się ukryć, co było negatywne, toksyczne. Tak? Ten diabeł, tak jakby ten diabeł nie jest w stanie już się dłużej ukrywać. Może to mówić też o tym, że były jakieś przekręty na przestrzeni prawa, finansów lub jakichś rzeczy związanych z prawem. I to być może wyjdzie na jaw, jak ktoś się zachował nieodpowiednio. To może, kochani, trafić być może do sądu. Czego to dotyczy jeszcze? Ktoś żałuje, że zrobił coś w przeszłości. Dlatego, że ktoś kierował się ego, złością, chciał kontrolować drugą osobę przez to, że czuł się niepewnie. Ta osoba zrobiła coś złego. Na początku wydawało się tej osobie to takie, jakby to powiedzieć, niewinne, tak? Ta osoba była wściekła i po prostu chciała was w jakiś sposób ukarać. Na początku tej osobie się to wydawało niewinne, ale ta osoba posunęła się zbyt daleko do pewnych akcji, których nie powinna była nigdy się posunąć. Dlatego, że ta osoba była tak jakby w jakimś takim amoku przez coś, co chciała zrobić. Tak jakby była w amoku i nie myślała o tym, co to przyniesie. Dlatego, że myślała, że przez ból ta osoba coś robiła. Tak jakbyście sprowokowali, tak? Bo tak to wygląda, dla tej osoby tak to wygląda, jakbyście to wy sprowokowali w tej osobie jakieś akcje. Dlatego, że ta osoba nie poradziła sobie z czymś, co było w dzieciństwie. To się dotyczy kontroli jakiejś nad czymś. Czy ktoś się tą osobą interesował, czy nie, jaką rolę ta osoba pełniła w jakiejś społeczności, w której ta osoba się znajdowała. Ta osoba tak jakby straciła grunt pod nogami i ta osoba weszła w jakiś taki amok. Amoku ta osoba się znajdowała, robiąc coś. Ktoś działał poprzez strach, nie zastanawiając się, że może przez coś trafić za kratki, dlatego że ktoś pozostał w jakiejś traumie, w strachu. I ktoś poprzez strach wykonywał pewne akcje, nie zastanawiając się na tym, co to przyniesie, kochani. Jejku. Ktoś był przywiązany do tego, aby kontrolować, zobaczcie. I ponownie mi się pokazuje taka energia. Tak jakby ktoś chciał kogoś trzymać w klatce, jakby ktoś chciał mieć nad kimś kontrolę. Jakby ktoś nie był w stanie odpuścić czegoś. Bardzo możliwe, że ktoś w tej chwili za czymś bardzo tęskni, albo za kimś bardzo tęskni, nie może poradzić sobie z sytuacją, w której się znajduje. Ktoś jest bardzo przywiązany do kogoś, kogo zdradził. Ktoś zdradził kogoś, wstydzi się tego, co zrobił, ale nadal czuje jakieś przywiązanie do tego, co było. I to są pewne iluzje, kochani. Są jakieś iluzje, dlatego że ktoś poprzez dumę coś zrobił. Ktoś nie mógł znieść odrzucenia, dlatego coś zrobił, aby kogoś zranić. To jest poprzez czyjeś traumy, które ktoś upchnął głęboko i nie pracuje z nimi. W ogóle z nimi nie działa. Ktoś nie potrafi z tym działać, jest to zbyt bolesne dla tej osoby. Dlatego, że to ego, tak? Bo jak ktoś może mnie nie chcieć, nie kochać, nie lubić? Ta osoba w przeszłości być może była odtrącana, nie była nieakceptowana i w tej chwili mówi, że żeby nie wiem co, nie pozwolę na to, aby ktoś mnie tak potraktował. To jest poprzez ego, nie jest to praca właśnie z traumą, nie jest to praca z tym, co tam się wydarzyło, aby odpuścić pewne rzeczy i po prostu zaakceptować, aby nie brać do siebie czegoś, co myśli lub mówi ktoś inny. Ktoś po prostu walczy, dlatego że jest wściekły, dlatego że nie może przerobić czegoś. Mówię, to jest takie małe, zranione dziecko, które nie potrafi sobie poradzić z złością i musi wyżyć się na wszystkich dookoła, gryźć, szarpać, rzucać. Kochani, tak to wygląda. Tupać, krzyczeć.
desperacja, takie desperackie zachowanie. Ktoś nie panuje nad sobą. Ktoś nie panuje, po prostu totalnie nie panuje nad swoimi zachowaniami. Ktoś usycha z braku miłości. Zastanawia się ktoś, jak coś zrobić, aby, nie wiem, powrócić do czegoś. Ktoś wspomina coś, co było. Ta osoba być może chce, nie wiem, pojawić się ponownie, powrócić. Zaćmienie, kochani, to zaćmienie mi cały czas powraca. Czyli zmiana w waszej energii. Dla niektórych z was coś tu wydarzyło podczas ostatniego właśnie zaćmienia księżyca. W pełni, super pełnia i zaćmienie. Ktoś może być urodzony 11 października, 10 listopada, 5 października, 5 listopada lub 10 maja albo 11 maja albo 9 maja, ok, albo 3 maja, ojejku kochani, lub 10, 11 lub 5 marca. Dla niektórych z was może to mówić o tym, że oczyszczacie się, że być może odrzucacie coś toksycznego. Być może ktoś tutaj, nie wiem, nadużywał czegoś toksycznego. Tak jakby jest to dla kogoś ostrzeżeniem być może, aby zadbać o siebie, odstawić coś, co jest negatywne. Zobaczcie, karetka w tle. Potwierdzenie, a tutaj mam bogini śmierci, Kali. Także być może są jakieś przyzwyczajenia, jakieś toksyczne rzeczy, coś, co być może wprowadzacie do swojego ciała i trzeba spojrzeć na to z innej perspektywy i trzeba to odstawić, kochani, dlatego że to może wprowadzić kogoś do grobu. Coś negatywnego, co ktoś robi. Trzeba zmienić coś, co robicie, na coś naturalnego. Być może używacie czegoś nienaturalnego i to ma negatywny wpływ na wasze ciało, na wasze samopoczucie. Powrót do natury. Powrót do równowagi. Dobrze, zobaczmy tutaj. Jak w przyszłości mogła się pojawić jakaś pokusa ze zmianą siedliska, zmianą zamieszkania. Mam podwójnie siedlisko i pokusa. Także być może pojawiły się tutaj jakieś, nie wiem, jakieś pokusy, które miały silny wpływ na waszą witalność. Bardzo możliwe, że ktoś zmienił miejsce zamieszkania albo coś zmienił i zaczął coś robić, co było, nie wiem, negatywne dla czyjegoś stanu zdrowia lub życia. Bardzo możliwe, że ktoś nawet robił pewne rzeczy z kimś, ale to negatywnie wpływało na kogoś, dlatego musiała nastąpić zmiana. Co się dzieje tu i teraz? Choroba, tak? Także tutaj zmiana kierunku być może się pojawiła po to, abyście się uzdrowili, aby wyleczyć się, aby wydostać się z jakiegoś zamętu, z jakiegoś konfliktu, z jakiejś nierównowagi. Być może musieliście się odsunąć od jakiejś kobiety, być może jakaś kobieta wprowadzała zamęt do waszego życia i traciliście przez to witalność. Witalność, kochani, to jest wszystko, tak? To jest witalność, to jest jak dostatek, mogłabym powiedzieć praktycznie. Czyli zdrowie, finanse, miłość, wszystko to, co jest. Wszystko to, co sprawia, że czujecie się witalni, że czujecie się w pełni sił i radości. Dokąd to idzie? Wierność. O, los. Czyli zmiana losu. Nowy start. Los, podwójnie, kochani, zobaczcie. Miałam ten los, on mi się zakręcił i zobaczcie, tutaj mi się pokazuje w odwróconej pozycji, a tutaj w prawidłowej pozycji. Czyli tak jakby nowy start dla was, sukces mamy na odwrocie. I ona, jakaś kobieta. Kochani, mi się to pokazuje tak, jakby tutaj przychodziła ważna zmiana. Zobaczcie, że w tej chwili mamy tutaj jakąś ważną zmianę w związku z jakąś kobietą. Czyli zostaje rozwiązany jakiś zamęt. Może przyjść do was tutaj informacja, być może o czyimś złym stanie zdrowia, być może ktoś, kto wam życzył źle, dowiecie się, że w tej chwili sam ma jakieś komplikacje. Może to być jakaś osoba o ciemnej karnacji, może to być jakaś złośnica, osoba, która jest żądna wrażeń, która łatwo daje się wmanewrować w problemy osób trzecich, osoba, która lubi we wszystko się wtrącać i wszystko wiedzieć.
jest złośliwa i niesprawiedliwa. Osoba, która nie lubi ludzi. Znosi ich tylko na tyle, na ile jest to konieczne ze względu na pracę albo jakieś korzyści, coś, co ta osoba potrzebuje. Ta osoba kocha plotki i intrygi. Bardzo możliwe, że pojawiła się tutaj jakaś pauza, moment wyciszenia w jakiejś relacji. Może być tutaj jakaś osoba, która się bardzo łatwo awanturuje, tak jakby każda sytuacja jest dobra do tego, aby zakończyć spokój i rozpocząć awanturę, tak? Może to mówić nawet o wiadomości, o kochani jakiejś, nie wiem, komplikacjach w czyimś życiu. Być może ktoś miał jakiś wypadek, może to mówić o czyjejś kłopotliwej ciąży, może to mówić o wiadomości o czyjejś śmierci, może to mówić o wiadomości o czyimś, nie wiem, poronienie z powodu pobicia albo wypadku w czasie jakiegoś, nie wiem, ktoś jakby był nietrzeźwy albo coś, jakby ktoś był w stanie nietrzeźwym w czasie ciąży. Może to też mówić o tym, że ta osoba popadła w złe towarzystwo, być może na jakieś nałogi, hazard. Pojawiło się wiele konfliktów w życiu tej osoby. Ta osoba chciała, aby to pojawiło się w waszym życiu. Ta osoba w tej chwili prawdopodobnie znajduje się w trudnej sytuacji i prawdopodobnie pewne rzeczy nie mają możliwości, że tak powiem, odzysku. Tylko jest coś tak, jakby sytuacja jaka zakończyła się. Może pojawić się tutaj coś jeszcze. Ta osoba pokazuje mi się tutaj, tak jakby ktoś chciał powrócić tutaj do czegoś. Może to być tak jakby dla was przestroga. Ktoś może wrócić, kto chce zakłócić wasz spokój. Kto skłócić być może jakąś społeczność. Ktoś, kto zdradza przyjaciół, ktoś, kto zdradza rodzinę. Ta osoba może ulec wypadkowi albo kalectwu, albo może stracić jakieś finanse lub jakiś dochód, który pozwalał tej osobie się utrzymać. Możliwe, że ta osoba będzie miała cofniętą rentę, albo być może przegra jakiś proces w sądzie. Może to być, nie wiem, zwolnienie z pracy, albo przegrana w sądzie w pracy, albo jakieś trudności ze znalezieniem pracy. Ta osoba chciała wam odebrać coś, dlatego ta osoba będzie się mierzyła w tej chwili z czymś. Ta osoba chciała się zamienić z wami na los, dlatego ten los tak mi się tu pokazuje. Zmiana losu. Ta osoba prawdopodobnie przegrała coś, albo przegrała z wami jakąś walkę. Nie wiem, jakąś niesprawiedliwą walkę. Możliwe, że ta osoba popadła w jakiś konflikt z prawem z powodu kontaktu z jakimiś grupami przestępczymi albo ma jakieś kłopoty z urzędem, z izbą skarbową. Tak jakby ktoś utracił coś, nie wiem, jakiś zasiłek, albo ktoś jest bezrobotny, albo ktoś utracił możliwość do jakiejś, nie wiem, renty, albo do... Nie wiem, kochani, jest tutaj tak jakby ktoś wyszło, czy coś wyszło na jaw, czy coś i coś zostało tutaj cofnięte, czy coś, co zostało tutaj zmienione. Ta osoba nie wie, jak sobie poradzić prawdopodobnie w tej sytuacji. Ktoś może mieć 63 lata, 36 lat. Ktoś może być urodzony w 63. Ta osoba być może, nie wiem, jest w jakimś złym stanie zdrowia. Możecie się dowiedzieć o czyimś złym stanie zdrowia. Dla was, kochani, co mi się tutaj pokazuje? Dla was może to mówić o spełnieniu marzeń, o zrealizowaniu jakichś nawet najtrudniejszych planów, tak? Mamy los, kochani, los często właśnie, kiedy nam się to pokazuje i tutaj mamy zaraz sukces za tym, także zostajecie wynagrodzeni za coś, co zrobiliście, piękny postęp, mamy 11 i 12, tak, 12 podwójną tutaj mamy. Może to mówić o tym, że niespodziewanie wydarzy się coś, co spowoduje, że wszystko zacznie się naprawiać samoczynnie. Nawet najbardziej nieprzyjemne sytuacje mogą się zacząć dla was rozwiązywać. Bardzo możliwe, że uda wam się coś rozwiązać w jakiś polubowy sposób. Albo uda wam się, nie wiem, dotrzymać jakichś norm, do których potrzebowaliście tutaj. Nie wiem, coś tutaj tak jakby... Może to mówić o jakichś podróżach, o nowych o nie wiem, o jakimś starcie, o jakimś nowych możliwościach, nowym miejscu, tak? Nowy start.
Może to mówić o jakiejś nawet nowej relacji dla niektórych z Was, 30, czy ktoś może być między 30 a 34 rokiem życia, może jakaś nowa osoba się pojawić w Waszym życiu, może to być osoba, która jest po prostu szczęściarzem, człowiek w czepku urodzony, osoba, która jest bardzo pogodna, radosna, entuzjastyczna, entuzjastycznie nastawiona do wszystkiego. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że Wy w jakiś sposób zmieniacie Wasze otoczenie poprzez to, kim jesteście, macie pozytywny wpływ na otoczenie, tak? Bardzo mocno być może tak jakby wczuwacie się w energię innych ludzi, dzięki czemu pewni ludzie, nie wiem, dostrzegają pewne rzeczy dzięki Wam? Możecie mieć jakieś uzdolnienia artystyczne? Możliwe, że jest tutaj, nie wiem, jakaś zmiana zamieszkania, zmiana, może to mówić o jakimś weselu, może to mówić o udanym małżeństwie, o wielkiej miłości, dozgonnej miłości, wierność mamy, tak? O jakiejś wielkiej, uczciwej i wiernej miłości, wielkiej dobroci. Może to mówić o tym, że pewne rzeczy dla Was się tutaj rozwiążą, rozwieją się pewne problemy. Jeśli jest tutaj coś, co jest związane, nie wiem, z jakimiś kosztami, a niektórych z Was może to mówić o tym, że jakiś kredyt zostanie spłacony w terminie, albo jeśli staracie się o nowy kredyt, to jest tutaj szansa na to, że otrzymacie to. Ważne, żeby dotrzymać jakichś terminów, terminów załatwienia czegoś, jakichś spraw. Daty tutaj mogą być ważne, aby brać pod uwagę pewne daty. Jest to dla Was dobry czas na robienie interesów. Bardzo możliwe, że dostaniecie jakąś wiadomość z urzędu, coś, co otworzy Was na nowe możliwości w sprawach związanych z rodziną, albo może to być związane z mieszkaniem, może zezwolenie na budowę, albo przydział jakiegoś mieszkania. Nareszcie zostaną wyjaśnione jakieś trudne sprawy z przeszłości. Może to też mówić o oczyszczeniu hipoteki, albo wyjaśnieniu jakichś wątpliwości spadkowych lub ugody z rodziną. Coś, co dla Was się przeciągało od dłuższego czasu, uda Wam się, nie wiem, naprawić albo osiągnąć. Tak jakbyście byli tutaj w jakiejś sytuacji chronieni, kochani, bardzo pozytywnie zarysowuje mi się to naprzód. Czyli tak jakbyście dużo przerobili w przeszłości trudnych rzeczy, bo tutaj, tak jak mówię, w przeszłości pokazały się pokusy, przez to się pokazały pewne choroby. I przez to tak jakby trzeba tutaj zawalczyć o siebie, aby pozbyć się jakiegoś zamętu z Waszego otoczenia. Pewne rzeczy Wam naprawdę, kochani, sprzyjają. Wygląda to naprawdę pozytywnie. Sukces, los, jest tutaj coś, co jest związane być może z jakąś kobietą. Dobrze, zobaczmy sobie w takim razie, kochani, Wasze pytanko. Zastanówcie się już nad Waszym pytankiem. My zobaczę sobie jeszcze najpierw, co tutaj dla Was od duszą podszyty na dziś. Czekajcie, niech ja sobie tylko troszkę miejsca zrobię. Zabierzmy to sobie. Także zobaczmy, co od duszą podszyty. Ktoś może być urodzony w 66, 76, 66. Ktoś może mieć 66, 67 lub 76 lat. Ktoś może być urodzony 6 czerwca, 7 czerwca albo 6 lipca. A więc nauczyłem się, że miłość wyrażona słowami nie ma tej samej mocy, co miłość wyrażona w czynach. Przypadkowe zdjęcia okazują się najlepsze, zupełnie jak ludzie, których spotykamy. Bycie szczęśliwym i dawanie szczęścia jest prawdziwym obliczem życia. Dlaczego mamy w zwyczaju wierzyć, że się nie uda, zanim cokolwiek rozpoczniemy? Dlaczego mamy w zwyczaju komplikować sobie życie? Każda zmiana niesie ze sobą pewne ryzyko, niepewność i strach. Ale zamiast myśleć o tym, co chcesz zrobić, powinieneś wstać i po prostu to zrobić. Pamiętaj, że czas nie będzie czekał na nikogo z nas. I zobaczmy 66 i 67. Także pamiętajcie, żeby nie zwlekać, nie czekać, nie odkładać pewnych rzeczy na później. Odpowiedzialność. Także stwórz własną odpowiedź. Twoje życie może wiązać się z wieloma wyzwaniami, ludźmi i sytuacjami, nad którymi nie masz kontroli. Jednak to, jak na nie reagujesz, jest zawsze Twoim wyborem. Zastanów się nad sposobami, dzięki którym Twoje działania będą świadomymi wyborami, a nie automatycznymi reakcjami.
i obudź się, oświecenie. Twoja dusza budzi cię i przynosi nową rzeczywistość. Aniołowie chcą, abyś praktykował oświecenie w codziennym życiu i wspierał w ten sposób rozwój swojej duszy. Bądź dzisiaj całym sobą w chwili obecnej. Dostrój się do odczuć cielesnych. Bez osądzania poczuj swój stan emocjonalny i po prostu bądź. Bądź tu, w tym momencie, tu gdzie jesteś. 46 i 47. Więc nie trać z oczu tego, co ważne. Twoi aniołowie potwierdzają, że zakłócenia w materialnym świecie mogą spowodować, że stracisz połączenie z sobą i ze światem duchowym. Udowodnij wszechświatowi, że wiesz, jakie są twoje priorytety, robiąc coś, co pokazuje, że wierzysz w osiągnięcie celu i ostateczną nagrodę. Tak? Dlatego tak ważne jest, kochani, aby pracować z naszymi marzeniami. Pamiętaj, że jeżeli coś pozostaje tylko w twojej głowie, jest to niczym innym jak marzeniem. Manifestacją staje się wtedy, kiedy zaczynamy podejmować w stosunku do tego pewne akcje. Pierwszą z akcji jest wypowiedzenie na głos słów, które myślisz, rzeczy, o których marzysz. Wypowiedz to na głos, możesz to komuś powiedzieć, jakiejś osobie. Kiedy już jedna osoba o tym wie, zaczyna się to stawać dla ciebie manifestacją, tak? Drugi krok do manifestacji, kochani, to przerzucić na papier, tak? W momencie, kiedy łączysz swój umysł, że tak powiem, z ręką i długopisem, to tak jakby dzieje się magia. Wyobraź sobie, że twój długopis jest jak różdżka, czarodziejska różdżka, którą jesteś w stanie zamanifestować wszystko, o czym marzysz. Weź po prostu kartkę papieru i pozwól swoim myślom płynąć. Przerzuć to na papier, co chcesz w swoim życiu zamanifestować. To jest drugi stopień do manifestacji, aby coś w waszym życiu mogło się spełnić, tak? Także dla niektórych z was bardzo ważnym nawołaniem może być, aby przerzucić swoje marzenia na papier, kochani. I prokrastynacja. Bierz się do pracy. Odkładanie tego, co musisz zrobić, nie działa. Twoi aniołowie dają ci hart ducha, abyś dziś mógł wykonać zadanie sprawnie i bez rozpraszania się. Kilka razy w ciągu dnia powtarzaj mantrę. Mogę zrobić wszystko i potem zabierz się do pracy. Także powtarzaj sobie, mogę zrobić wszystko, mogę zrobić wszystko, mogę zrobić wszystko. I to jest tylko i wyłącznie od ciebie zależne. Czy zabierzesz się za to, czy będziesz dalej twierdzić, że jednak są inne rzeczy, które hamują ciebie przed zrobieniem czegoś, co jest dla ciebie istotne. Dobrze, kochani, przejdźmy do waszego pytanka. Mam nadzieję, że jest już gotowe. Jeśli nie, to włączcie pauzę. Jak pytanko się pojawi, to włączcie ponownie play, aby usłyszeć, jaka jest odpowiedź na wasze pytanie. Pamiętajcie, że to jest ważne, żeby nadać intencji, bo dzięki temu zawsze będziecie lepiej rozumieć, o czym ja tutaj mówię. Pamiętajcie też, kochani, o nawadnianiu. U mnie dzisiaj imbirek, mięta, czarny bez, cytrynka i gryfucik. Takie połączenie. Kochani, poprosimy o 3 karty w odpowiedzi na pytanie kolektywu. Dobrze, a więc w pierwszej kolejności mamy w przeciągu kilku tygodni, jeśli pytaliście o czas. Następnie romans oraz nie ma powodu do zmartwień. I na odwrocie mamy bądź pozytywny. W przeciągu kilku tygodni zdystansuj się do dramatu, tak? Także to również mieliśmy w ostatnim czytaniu, kochani, chyba dla właśnie koziorożca, z tego co kojarzę. Płodność. Także w przeciągu kilku tygodni idzie do was płodny czas oraz zrównoważ pracę i życie rodzinne. Wróć na łono natury. Dla niektórych z was może to być nawołaniem, aby więcej czasu spędzać właśnie, nie wiem, gdzieś w lesie, w parku, kochani, pojechać gdzieś może na jakąś plażę. Natura. Natura jest dla was bardzo ważna. Drzewa, trawa, roślinność, kwiaty. To wam pomaga powrócić do równowagi. Płodność. Zobaczmy sobie, o czym mówi płodność.
A więc ta karta oznacza, że nadszedł niezwykle urodzajny okres w Twoim życiu. To idealny czas na podjęcie decyzji o dziecku czy o nowym projekcie. Teraz wszystkie drzwi stoją dla Ciebie otworem. Twój umysł jest płodny. Masz wiele nowych i wspaniałych pomysłów na obfitość. I płynie ona do Ciebie szerokim strumieniem. I ponieważ wszystko jest jeszcze w zarodku, cierpliwie czekaj na proces wzrostu. Dlatego w przeciągu kilku tygodni coś się pojawi. Dbaj o siebie i o swoje projekty, abyś pozostał silnym i płodnym. Posiadasz dotyk Midasa i wszystko, czego dotkniesz, zmienia się w złoto. Są dobre wiadomości dotyczące ciąży lub adopcji. Także odrzuć smutki i poczucie winy. Po prostu ciesz się sobą. To dobry czas na rozpoczęcie nowych zadań. I zrównoważ pracę i życie rodzinne. To też przeczytamy sobie. A więc wyciągnąłeś tą kartę, żeby przypominała Ci, że należy zachować równowagę. Możesz to osiągnąć łatwiej niż Ci się wydaje. Teraz już wiesz, która część Twojego życia nie domaga. I być może odczuwasz symptomy wypalenia spowodowane brakiem równowagi. Możesz szybko zmienić swoją energię w pozytywną, poświęcając czas własnym priorytetom. Nawet 30 minut dziennie spędzone w rozsądny sposób poprawi Twój nastrój, morale i motywację. Także zabawa jest tym, czego teraz najbardziej potrzebujesz. Sprawdź, czy Twoje potrzeby są dostrzegane. Przekaż pracę innym i powiedz nie nierealnym wymaganiom czasowym. Bądź uczciwy wobec siebie i utrzymuj zdrowe granice w życiu zawodowym i prywatnym. Poświęć więcej czasu na to, co Ci przynosi radość. Dobrze, następnie mamy romans. Co odnośnie tego romansu? Ciąża! No kochani, dopiero mieliśmy płodność, teraz ciąża. Narodziny dziecka przyniosą wielkie błogosławieństwo dla Ciebie i świata. Co jeszcze w związku z romansem? Syn! Twój syn jest pod dobrą opieką i może bezpiecznie poznawać świat. I na odwrocie, zobaczcie, tutaj mi wychodzi córka. Odpowiedź na Twoje pytanie związana jest z Twoją córką. Może czyjś syn lub córka, być może ktoś będzie spodziewał dziecka, albo być może Wy. Wy będziecie być może mieć syna lub córkę, albo nie wiem, syna i córkę, być może bliźniąta, bliźniątka. Nowa droga i asertywność, także broń swoich przekonań i mów tak jedynie wtedy, gdy tego naprawdę chcesz. Dobra, zobaczmy sobie, kochani, w takim razie troszeczkę w to, o czym to chcę Wam powiedzieć. Ciąża, zobaczmy. A więc ta karta wskazuje, że Ty lub ktoś bliski Tobie spodziewa się lub wkrótce będzie spodziewać się dziecka. Wróżki świętują jego narodziny na ziemi, ponieważ dziecko to jest aniołem wielkiej radości oraz światła i wniesie wiele pozytywnych zmian w Twoje życie. Ta karta może również oznaczać pomyślną adopcję dziecka. Także zbliżają się ważne narodziny i anioły pomagają Ci uczcić ten dzień. Oczekuj szczęśliwego debiutu nowego projektu. Być może niedawno urodziło się dziecko, które odgrywa ważną rolę w Twoim życiu. Ta karta może też wiązać się z ciążą lub porodem Twojego ulubionego zwierzęcia. Być może leczysz się z bolesnych doświadczeń związanych z ciążą lub być może jesteś gotów na wielką zmianę w swoim życiu. Następnie mamy córka. Ta karta wskazuje, że kluczem do odpowiedzi na Twoje pytanie jest kobieta młodsza od Ciebie, prawdopodobnie Twoja córka. Ma ona dobrze rozwiniętą intuicję i wie, jak Ci pomóc. Jej wiek nie odgrywa żadnej roli. Spędzaj więcej czasu ze swoją córką, aby wzmocnić waszą więź i otworzyć swoje serce na głęboką miłość między rodzicem a dzieckiem. Jeśli twoje serce przepełnia miłość do córki, całe twoje życie staje się lepsze. Także osoba, która jest dla ciebie jak córka, potrzebuje teraz twojej uwagi. Dusza nienarodzonej dziewczynki przesyła ci miłość. Dziecko płci żeńskiej, które jest w niebie, jest z tobą jako anioł. Skoncentruj się na uzdrowieniu relacji rodzic-córka. Pozwól swojemu wewnętrznemu dziecku bawić się i cieszyć sobą. I oddaj swoje troski dotyczące córki w ręce nieba, które będzie nad nią czuwać. Otrzymasz wiadomość od swoich rodziców, jeśli jesteś kobietą. No i następnie mamy syn. Syna sobie też zobaczmy. Twoje pytanie jest związane z twoim synem lub mężczyzną, którego traktujesz jak syna. Być może martwisz się o niego lub odczuwasz potrzebę, żeby mu w jakiś sposób pomóc. Ta karta radzi Ci zaufać intuicji i podjąć działania w tym kierunku.
Anioły chcą, żebyś wiedział, że twój syn jest bezpieczny i szczęśliwy oraz znajduje się pod dobrą opieką, także oddaj wszelkie troski w ręce aniołów, a wszystko się dobrze ułoży. Oczekuj dziecka płci męskiej lub możliwe, że wkrótce zaadoptujesz chłopca. Twoje życiowe cele wiążą się z pomaganiem dzieciom. Syn w niebie daje ci znać, że jest szczęśliwy i przesyła ci swoją miłość. To, kochani, mocno poczułam. Być może czyjś syn jest w niebie i łączy się z wami. Troskliwie opiekujesz się zwierzęciem płci męskiej, które jest dla ciebie jak syn. Możesz otrzymać wiadomość od swoich rodziców lub też nowinę ich dotyczącą, jeśli jesteś mężczyzną. Także dla niektórych z was może tutaj być informacja jakaś od strony być może rodziców. I asertywność, bardzo możliwe, że w tej sytuacji trzeba być asertywnym, jeśli otrzymacie jakąś wiadomość od kogoś. Jednym z powodów, dla których anioły są tak szczęśliwe, jest to, że są asertywne wobec siebie nawzajem. Cecha ta nie ma nic wspólnego z agresją, która odmawia praw innym. W przeciwieństwie do człowieka agresywnego, człowiek asertywny szanuje prawa każdego, w tym swoje własne. Tam się to, kochani, zaczyna. Współpraca z asertywnymi osobami jest łatwa, ponieważ zawsze wiesz, na czym stoisz. Twoja obecna sytuacja wymaga od ciebie asertywności, także wypowiadaj swoją prawdę z miłością i pozbądź się niezdrowych lub utartych schematów komunikacji z innymi. Może warto przeczytać książkę o asertywności albo wziąć udział w warsztatach związanych z asertywnością. Polecam, kochani, książkę Kobieta Asertywna Kamili Rowińskiej. Fantastyczna książka, jeżeli chodzi o asertywność. Nie rób niczego z poczucia winy lub bądź obowiązku, dlatego że nie jest to dobre dla ciebie ani dla tych osób, za których to wykonujesz. Bądź wzorem dla innych, ćwicząc cechę asertywności i odmów prośby, jeżeli z tobą nie rezonuje. Pamiętaj, aby być wiernym sobie i swoim wartościom. Dobrze, kochani, następnie sobie zobaczmy. Nie ma powodu do zmartwień. Pozwól odejść. Koniec i początek. I ponownie mamy Kali. Mieliśmy wcześniej też, właśnie to jest bogini śmierci, Kali. Przeczytamy sobie to też. Pozwól odejść. I jeszcze jedno. Nie ma powodu do zmartwień. Okej, przeobrażanie, kobieta motyl i granice, Isztar, to też było na poprzednim czytaniu. Kochani, polecam powrócić do czytania dla koziorożca, jeśli nie oglądaliście. Naprawdę dla osób, które przychodzą na czytania kolektywne, polecam, kochani, z całego serducha, abyście oglądali wszystkie te czytania. Będą znaki wchodziły, następne czytanie też będzie dla jakiegoś znaku, zobaczymy, kochani, dla jakiego, ale pamiętajcie, że podczas tych czytań dla znaków po prostu wchodzimy bardziej w pewne energie, jednak kontynuacja energii trwa, także mówię, abyście nie pominęli jakichś ważnych faktów, kochani. Co to jest? Dopiero teraz zobaczyłam, że my dwie różne talie mamy. Spójrzcie tutaj na to. Widzicie? To nie ta talia. Ale widocznie jest to ważne. Pozwól odejść. Nie ma powodu do zmartwień. Koniec, nowy początek i przeobrażanie. Ta karta przynależy do tej talii. Dobra, zobaczmy sobie w takim razie, bo to będzie ważne. Najpierw sobie zobaczmy w takim razie, już tą książeczkę mam pod ręką, to najpierw zobaczmy Kali. A więc wychwalam tych, których serca akceptują ogólny porządek świata, który tylko z pozoru jest chaotyczny i wiecznie zmieniający się. W rzeczywistości wszystko jest zaplanowane co do najdrobniejszego szczegółu i perfekcyjnie zorganizowane. Taniec wszechświata jest przepełniony szczęściem oraz wiecznie wirującą energią, która sama w sobie jest apotezą życia. Włącz się w ten taniec, gdyż jesteś ważnym jego elementem i przeżywaj wspaniałą, złożoną podróż swojego życia. Nie obawiaj się tego, co na pierwszy rzut oka wydaje się drastyczną zmianą bądź stratą. To tylko okres przejściowy energii oddziałującej na ciebie i na twoich bliskich. Przyjmij to jako dowód twojej przynależności do świata żywych. Natomiast towarzyszące ci emocje odbierz jako prawdziwe ludzkie doświadczenia. Obecne zmiany są na lepsze. Pozytywne myślenie to potężna siła.
co z pozoru wydaje się być stratą, jest w istocie początkiem czegoś lepszego. Pozwól odejść przeszłości. Pora ruszyć naprzód. Następnie mamy kobieta motyl. Gdy przechodzisz przez okres zmiany, jest to naturalne, że zastanawiasz się, czy czeka Cię bezpieczna przyszłość. Także kobieta motyl jest tutaj po to, aby upewnić Cię, że stanowisz część cyklu natury. Rodzenia się i śmierci oraz ponownych narodzin. Kochani, i tutaj mamy koniec i początek Kali, tak? Także jest to piękna kontynuacja dla Was, tak? Także abyś mógł zająć się czymś nowym, czymś, czego pożądasz, czego pragniesz od dawna, najpierw musisz pozwolić, żeby odeszło to, co składało się na Twoje dawne życie. To, kim już nie jesteś. Powinieneś cieszyć się z tych zmian, a nie obawiać się ich. Podziękuj temu, co odchodzi i wykorzystaj zdobyte doświadczenia, jakie dały Ci przeszłe zdarzenia i pozwól im odejść. Daj się oszołomić nowością otrzymanych przez Ciebie darów. Niech ich magia zaskoczy Cię i uraduje. Nie martw się tym, że coś dobiega końca, gdyż zapowiada to nadejście czegoś nowego i jeszcze lepszego. Twoje modlitwy o zmianę zostały wysłuchane, także pogódź się ze zmianami i nie obawiaj się tych zmian. W istocie niosą one lepszą przyszłość. Pięknie. No i szanuj siebie na tyle, aby odpowiadać negatywnie na próby dysponowania przez innych Twoim czasem i energią, kochani. Także to jest nic innego nadal jak asertywność, zdrowe granice, wiedzieć, kiedy powiedzieć tak, a kiedy powiedzieć nie. Idzie do Was tutaj sprawiedliwość. Pozwól odejść. To też sobie przeczytajmy, kochani, tą kartę, która nam przyszła z innej talii. Także zobaczmy, pozwól odejść. Dlaczego ta karta tutaj wylądowała? Nadszedł czas, żeby przestać się szarpać i naciskać, czy prowokować jakieś wypadki. Takie działanie jest sprzeczne z uniwersalnym biegiem zdarzeń i prowadzi do frustracji oraz blokad. Dlatego trzeba pozwolić na to zakończenie, kochani, i nowy początek. Gdy zawierzysz duchowi i oddasz sprawę w jego ręce, automatycznie otrzymasz wsparcie. To z kolei przyniesie rozwiązania i efekty przekraczające Twoje oczekiwania. Także odrzuć walkę i złość, zawziętość i wszystkie inne niepożądane uczucia. Uwierz, że Wszechświat jest po Twojej stronie. Także zaprzestań kłótni, osądzania czy zadawania bólu. Miej współczucie dla wszystkich związanych z tą sytuacją, również dla siebie. Bądź dla siebie łagodny. Nie martw się zarówno tym, co zrobiłeś, jak i tym, czego nie udało Ci się dokonać. Postaw zdrowe granice w jakiejś sytuacji, ale nie zamykaj się, nie blokuj się i nie bój się, że coś jest, nie wiem, niezgodne z Tobą lub nie fair dla Ciebie. Bądź pozytywny. Wow, kochani, co mi tu ucieka? Dziecko! Bardzo kochasz dzieci, a one odwzajemniają Twoją miłość. Wszystkie dzieci, nie wyłączając Twojego wewnętrznego dziecka, potrzebują miłości, uczuć i uwagi. Anioły mogą pomóc Ci oczyścić i otworzyć Twoje serce, a także zachęcić Cię do poświęcenia więcej czasu i energii dzieciom, które Cię potrzebują. Także skup się na swojej służbie, co możesz zrobić dla dzieci lub dla swojego wewnętrznego dziecka. Marzenie i czego pragniesz? Zobaczcie. Łatwiej usłyszysz anielskie przesłania, jeśli będziesz regularnie marzyć. Odpręż się i otwórz swój umysł i pozwól myślom swobodnie płynąć. Obserwuj swoje uczucia, wizje i pomysły, tak jakbyś oglądał film. Oto źródło kreatywności. Masz możliwość napisania scenariusza zgodnego ze swoimi najgłębszymi pragnieniami. Kiedy wyraźnie określisz, już czego najbardziej pragniesz i poczujesz, że jesteś gotów oraz zasługujesz na spełnienie swoich marzeń, natychmiast objawią się w Twoim życiu jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Może to dotyczyć sytuacji związanej z dzieckiem. Zobaczcie, tutaj mamy zaraz zmianę kierunku i również mamy co? Bociana i malutkie dziecko. Zmiany, których doświadczasz, zmierzają w kierunku wyznaczonym pragnieniem otwarcia swojego serca na miłość i anielskie przewodnictwo. Anioły otaczają Cię ochroną, teraz i w przyszłości. Więc krocz swoją drogą ku upragnionym celom. Być może potrzebujecie uziemienia w tej sytuacji. Dobrze, zobaczmy sobie. Dziecko. No, gdzie jest to dziecko? A więc ta karta oznacza, że Twoje pytanie w pewnym stopniu związane jest z jakimś dzieckiem. Może chodzić o Twoje własne dziecko lub o pragnienie posiadania go.
o młodego członka rodziny lub o Twoją obecną bądź przyszłą pracę związaną z niesieniem pomocy dzieciom. Czy ostatnio Twoje myśli zaprzątają dzieci? Jeśli tak, to karta ta dowodzi, że to, nad czym się zastanawiasz, jest uzasadnione. Może chodzić tu o spędzenie więcej czasu z dziećmi albo rozglądanie się za związaną z nimi pracą. Twój cel życiowy związany jest z dziećmi, także bądź jak dziecko. Zwracaj uwagę na swoje wewnętrzne dziecko. Niebiańskie dziecię mówi: kocham Cię. W Twoim życiu może pojawić się ciąża albo adopcja. Czego pragniesz, tak? Wylosowałeś tę kartę, ponieważ czekałeś na jakiś sygnał z zewnątrz, który podpowie, co masz zrobić. Anioły mówią, że odpowiedź masz już w sobie. I zanim zaistnieją jakiekolwiek zmiany, musisz najpierw określić, czego naprawdę chcesz. Być może poświęć więcej czasu na medytację nad swoimi prawdziwymi pragnieniami i wiedz, że zasługujesz na wszystko, co najlepsze, jak każdy człowiek. Także stosuj afirmacje i pozytywne wizualizacje, żeby realizować swoje pragnienia. Wyraźnie określ, czego pragniesz. Porzuć wszelkie poczucie winy i lęk przed proszeniem o to, czego chcesz. I zmiana kierunku, to też sobie jeszcze zobaczmy. Zmiana kierunku. A więc ta karta oznacza, że zaszły w Tobie przemiany, które pozytywnie wpłynęły na zmianę kierunku Twojego życia. Dawny styl życia przestał Cię interesować i zauważasz, że coraz częściej zaczynasz unikać dotychczasowych znajomych, a Twoje hobby już tak Cię nie pociąga. Pragniesz życia i pracy, które lepiej będą pasowały do Twoich nowych zainteresowań i pasji. Anioły towarzyszą Ci w tych chwilach przemian. Zgodnie z prawem przyciągania w Twoim życiu pojawią się nowe, wspaniałe sposobności i związki. Także rozpoczynasz nowy etap w swoim życiu. Właśnie rodzi się nowy projekt. Możliwa jest ciąża albo narodziny lub adopcja dziecka. Nowy element w Twoim życiu jest dla Ciebie błogosławieństwem, nawet jeśli w tej chwili nic na to nie wskazuje. Dobrze, kochani. I zobaczmy sobie jeszcze tutaj dla Was jakąś poradę. Jakaś ważna porada. Nowe doznania psychiczne i duchowe zmieniają sposób, w jaki postrzegasz świat i samego siebie. Odkryj swoje duchowe talenty poprzez naukę, modlitwę i medytację. Obecne warunki nie są sprzyjające, także poczekaj albo rozważ inne opcje. Poproś anioły o pomoc i wskazówki lub pocieszenie. Dla niektórych z Was jest tutaj nawołanie, aby wybrać się gdzieś, nie wiem, nad wodę, odpocząć, zregenerować się, aby znaleźć czas na powrót do równowagi. Dla niektórych z Was jest tutaj nawołanie, aby zaufać swojej intuicji i po prostu uwierzyć w siebie. To może być związane z dziećmi, kochani. Jesteś predysponowany do pracy z młodymi ludźmi. Twoim boskim przeznaczeniem jest pomoc, nauczanie i opieka nad dziećmi. Także dla kogoś z Was będzie to potwierdzenie. I Sonia, być może macie kogoś bliskiego po drugiej stronie. Przynoszę Ci wiadomość od ukochanej zmarłej osoby. Jestem szczęśliwy i spokojny. Bardzo Cię kocham i proszę, nie martw się o mnie. Dobrze, i zobaczmy modlitwa od Archanioła Michała dla Was jeszcze, kochani. Wybacz samemu sobie, nie zrobiłeś nic złego. Korzystny wynik. Oraz zarezerwuj czas na podjęcie decyzji, tak? Dokładnie. Obecne warunki nie są sprzyjające. Poczekaj albo rozważ inne opcje, zanim podejmiesz decyzję. Zobaczmy to, kochani. Najpierw sobie zobaczmy w takim razie. Zarezerwuj czas na podjęcie decyzji. A więc pytałeś o sytuację, w której jest zamieszanie i niezdecydowanie. I ta karta jest znakiem tego, że nie powinieneś się spieszyć. Więcej informacji będzie dostarczonych wraz z upływem czasu, który w naturalny sposób naprowadzi Twoje działania. Nie ma potrzeby robienia wszystkiego naraz. Możliwość nie odejdzie od Ciebie, jeśli nie będziesz na nią naciskać. Wiedz o tym, że inni zaczekają na Ciebie. Twoja decyzja i lepszy rozwój sytuacji zwalnia i rezerwuje Twój czas. Także nie podpisuj od razu kontraktu, wynegocjuj lepszą umowę. Zwolnij prędkość w nowej relacji. Może zadawaj więcej pytań, zanim powiesz tak, zanim się zgodzisz. Dowiedz się o nowych alternatywach i opcjach i nie bądź naciskany przez innych ludzi, jeśli myślą w tym czasie tylko i wyłącznie o sobie. I tu jest dla Was, kochani, modlitwa. Archaniele Michale, proszę Cię, pomóż mi być silnym i odprężonym, kiedy zbliżam się do tej sytuacji. Przypomnij mi o odłączeniu się i cofnięciu, pozwalając tym samym na naturalny jej rozwój.
Wybacz samemu sobie, nie zrobiłeś nic złego. O, zaraz za tym. Ktoś może być urodzony w 94 roku, ktoś może mieć 49 lat. A więc Archanioł Michał widzi, że wina koliduje ze szczęściem, którego poszukujesz. Obwiniasz się za coś, co stało się w przeszłości, ale nadszedł czas, żeby pozwolić temu odejść. Szczególnie wtedy, gdy obwinianie się jest nieproduktywne i niezdrowe. Tak naprawdę nie zrobiłeś nic złego. Robiłeś wówczas wszystko, co tylko mogłeś. Także myśl i mów o sobie z miłością. Przestań wypominać przeszłość. Pobłogosław tych, na których jesteś zły, jako uleczenie siebie i tej sytuacji. I wiedz, że nie potrafisz kontrolować reakcji i uczuć innych ludzi. Dla niektórych z Was może być to nawołanie, aby dołączyć do grupy wsparcia. Kochani, zachęcam Was, aby dołączyć do naszej grupy wsparcia. Jeśli macie Facebooka, to możecie dołączyć do grupy Oaza Dobrych Dusz na Facebooku. Link do tej grupy znajdziecie pod spodem, pod nagraniem. Klikacie w tytuł tego nagrania, kochani, i pod spodem otworzą Wam się informacje, wchodzicie tam w dół i tam wyświetlą Wam się wszystkie linki i opcje i możliwości, co tylko. Możecie też zasubskrybować sobie ten kanał i wtedy będziecie przynależeć do naszej społeczności i stajecie się częścią, kochani, naszej grupy wsparcia. Także tutaj jest też dla Was modlitwa. Archaniele Michale, proszę, abyś pomógł mi oddalić od siebie winę i wybaczyć samemu sobie. Proszę, kieruj mną podczas uwalniania toksycznego gniewu i strachu w stosunku do innych. Dziękuję Ci, Archaniele Michale, za to, że pozwalasz mi być zrównoważonym i spokojnym. Oraz korzystny wynik. Także koniec końców wszystko będzie, kochani, dobrze. Pozbądź się strachu natychmiast. Nie dopuszczaj do siebie, że może coś pójść nie tak. Sytuacja, w której się znajdujesz, rozwiązała się w godziwy i sprawiedliwy sposób. Naprawdę będziesz zadowolony z jej wyniku, tak samo jak i inne osoby. Niebiańska pomyślność obmyśliła plan wychodzący poza zakres ludzkiej wyobraźni. Możliwe, że jeszcze nie widzisz teraz rozwiązania, ale zaufaj, że ono już tam jest. Jesteś prowadzony, żeby ofiarować swoje zmartwienia lub gniew aniołowi Michałowi. Archaniołowi Michałowi. Więc nie ma potrzeby, abyś się obciążał. Im więcej dasz siebie Bogu, tym szybciej ujrzysz korzystne rezultaty. Pamiętaj, że prawowitość przyniesie Ci korzyść, także nowa relacja będzie długoterminowa, dostaniesz wymarzoną pracę, nie będzie Ci brakować pieniędzy i pojawi się uzdrowienie. I tutaj, kochani, modlitwa jeszcze dla Was. Dziękuję Ci za wyklarowanie sytuacji, która jest idealna i sprawiedliwa dla każdego, kogo dotyczy. Dziękuję Ci, Archaniele Michale, za pomoc w zaufaniu i podtrzymywaniu wiary. I odnośnie tego strachu, tą modlitwę też Wam, kochani, tutaj dam. Zróbcie sobie zrzut ekranu. Archaniele Michale, proszę Cię, pozwól mi poczuć się bezpiecznym oraz godnym Twojego przewodnictwa. Dziękuję za oczyszczenie mnie z ciężkich, trujących i toksycznych myśli lub uczuć, które wynikają z ego. Dobrze, kochani. Myślę, że to by było chyba na tyle. Czy coś jeszcze mam Wam przekazać ważnego? Jakąś wskazóweczkę na koniec? Weźmy sobie coś odnośnie miłości do siebie. Co odnośnie miłości do siebie, co najważniejsze? Także pamiętaj, że jesteś idealna, taka jaka jesteś i jesteś idealny, taki jaki jesteś. Twoja wyjątkowość jest dosłownie taka, jaka powinna być. Także bądź sobą w pełni. Dla niektórych z Was jest tutaj nawołanie, aby stworzyć listę wdzięczności. Zrób listę 10 rzeczy, za które jesteś wdzięczny lub wdzięczna i doceń swoją moc, doceń swoje dary, talenty, umiejętności, swoją mądrość, swoją intuicję, doceń to, kim jesteś. Pozwól sobie na to, żeby zwolnić, żeby dojść do siebie, żeby powrócić do równowagi. I pokochaj siebie w pełni, taka jaka jesteś, taki jaki jesteś. Pamiętaj o tym, że Twoje ciało ma służyć Tobie. Dbaj o nie tak, jak należy. Dobrze, kochani, dziękuję Wam serdecznie za dziś. Jeśli te wiadomości w jakikolwiek sposób z Wami rezonowały, bardzo Was proszę o pozostawienie lajka i komentarza. Subskrybujcie oczywiście, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Możecie się dzielić tym ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi i rodziną. Dziękuję Wam serdecznie za dziś. Tule do serducha, kochani. Wysyłam ogrom pozytywnej energii i wsparcia. Do usłyszenia i zobaczenia na kolejnym czytanku. Buziaczki. Pa!